Dziś w samo południe w warszawskich Łazienkach zostanie podpisana umowa, dzięki której program Of Modern Poland będzie mógł ruszyć pełną parą na St. Anthony's College. Prosto z Oksfordu zabieramy Państwa do Warszawy na debatę oksfordzką. Co ma wspólnego debata oksfordzka z Oksfordem? Mam nadzieję, za chwilę się wyjaśni. Grzegorz Nawrocki, dziennikarz, absolwent Cambridge, Preston, UW i UJ, od razu tak mówimy. Ewa Puzdrowska, British Council i Rafał Skrzypaszek, student Uniwersytetu Warszawskiego, który weźmie udział w tej debacie. No to zacznijmy od początku. Czym jest debata oksfordzka? No właśnie, teraz było o Polsce w Oksfordzie, a my przywozimy trochę Oksfordu do Warszawy. Debata oksfordzka to jest bardzo specyficzna debata, trochę przypominająca to, co się dzieje w brytyjskim parlamencie, czyli mamy jedną stronę bardzo dobrze zorientowaną na temat i drugą. I nie ma nic pośrodku. I one walczą ze sobą. Ale to tak wydawałoby się, że tak każda debata powinna wyglądać. Ale nie w każdym parlamencie, bo na przykład w parlamencie francuskim czy nawet polskim nie ma jednej strony i drugiej strony. Są też posłowie, którzy mogą zmieniać zdanie w zależności od głosowania. Oni się nazywają nomen omen bagno. Tak jak nazywa się publiczność w debacie oksfordzkiej. Bagno. I teza musi być bardzo jasno sprecyzowana, tak żeby spolaryzowała dwie strony. U nas to jest, Polska jest krajem dyskryminacji. I albo się z tym zgadzamy i wtedy tego bronimy, albo się z tym nie zgadzamy i następuje walka. No i my się przygotowujemy do takiej walki na słowa, walki oratorskiej w sobotę najbliższą na UW. To muszę zapytać Rafała, po której stronie stanie? Ja stanę po stronie propozycji razem z posłem Andrzejem Rozenkiem i trzema moimi znajomymi. My będziemy bronić tezy, że Polska jest krajem dyskryminacji, jesteśmy tak zwaną propozycją i stawiamy tezy właśnie na ten temat, że Polska jest krajem dyskryminacji. Ale z przekonania to robicie? Poniekąd tak. A kto będzie w opozycji? To jest jeszcze ciekawa rzecz, bo powiem jeszcze w Oksfordzie, to się od 200 lat już w Oksfordzie odbywają te debaty, biorą w nich udział najwięksi politycy świata. Bardzo często jest tak, że uczestnicy nie wiedzą, po której stronie staną. Są losowani. Na tym też polega sztuka bronienia przekonań, z którymi nie zawsze się zgadzamy. Przychodzimy na debatę i losujemy, kto jest po której stronie. No i trzeba. Czyli poza wszystkim to jest taka lekcja argumentacji, logicznego myślenia, refleksu, umiejętności prowadzenia sporu, tak? Tak, właśnie, dokładnie. British Council w tej debacie pozostanie w sferze bagna, natomiast my się bardzo cieszymy. Nie będziemy podejmować decyzji, po której stronie się opowiemy, dopóki nie zobaczymy debaty i nie wysłuchamy argumentów. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że strasznie się przede wszystkim cieszymy, że ten format debaty oksfordzkiej się pojawia w Polsce, bo to jest naprawdę obok monarchii, parlamentu taki wielki wynalazek brytyjskiej demokracji w sferze społeczno-politycznej. No naprawdę trudno znaleźć coś porównywalnego. Także no ale pojawia się pytanie, po co jest organizowana taka debata tak no, naprawdę? Również, jak powiedział filozof kilkaset lat temu, poezja jest po to, by się ludziom podobać, wymowa na to, by nimi kierować. Podczas takiej debaty po prostu ludzie uczą się, jak przekonywać do swoich racji, jak walczyć merytorycznie i na słowa, a nie na inwektywy. Bo podczas debaty oksfordzkiej to po prostu nie wypada być chamskim, a doskonale wiemy, jak czy wygląda debata. Czy w związku z tym wystosowaliście jakieś zaproszenie jeszcze do innych polityków, nie tylko tych biorących udział w samej debacie? Zaproszeni są wszyscy tak naprawdę. Ci, którzy już będą głównymi debatantami są ustaleni, ale ta impreza jest imprezą otwartą, więc mówiąc krótko, zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę przyjść i dołączyć do tej debaty. Prosimy tylko o potwierdzenie, pewnie na pasku, na belce za chwilę Państwo zobaczą e-mail, pod który trzeba byłoby te potwierdzenia przysyłać. W każdym razie każdy może przyjść i wziąć udział w tej debacie. Jeszcze powiem tylko, że na koniec jest głosowanie. Dokładnie tak jak w brytyjskiej Izbie Parlamentu Niższej, czyli ci, którzy zgadzają się z propozycją, wychodzą przez jedne drzwi, czyli ci, którzy są przeciwni opozycji, wychodzą przez drugie drzwi, liczymy głosy i ogłaszamy zwycięzców. Przypomnijmy jeszcze miejsce i czas. Przypomnijmy? Kto przypomina, ja czy wy? Rafał przypomni, proszę bardzo. To jest godzina 13 w najbliższą sobotę w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie głównym. To my przyłączamy się do tego zaproszenia, a wszystko po to, żeby się pięknie różnić, prawda? Voilà, pięknie powiedziane. Jaka piękna płyna. Zapraszamy na debatę oksfordzką, ale zapraszamy też na wiadomości, wracamy po nich.